15 minut mieli przewagę, mogli bramkę nawet strzelić, ale później to myśmy strzelili jedną, drugą, trzecią. Ustawiliśmy sobie mecz i już później szło. Kilka zmian, mieliśmy kilka kontuzji. Teraz we wtorek gramy kolejny mecz ze Starąską Wolną. Kolejny mecz o 3 punkty, walka o awans i to wszystko. Faworytem można być zawsze, ale nie zawsze się wygrywa. Ostatnie mecze pokazały, że mamy silną drużynę, ale nie zawsze te bramki chciały padać. Trenujemy to cały czas. No i dzisiaj pokazaliśmy wynik, jaki jest, taki jest. Będziemy się starać dalej dobrze grać. No niestety, tak. Wynik wskazuje, że dominowała Żupawa, ale z przebiegu gry przynajmniej te 30 minut nie wychodziło to tak źle. Jakbyśmy na początku wykorzystali te dwie sytuacje, które mieliśmy, może inaczej by się ten mecz ułożył, potoczył. I trudno, no. Nie załamujemy się, w Chmielowie gramy we wtorek, więc głowy do góry i walczymy dalej. Kadrowo doszły kontuzje, doszły kartki, też część chłopaków pracuje w niedzielę też i no ciężko było uzbierać nawet dzisiaj 11 i no wyszliśmy składem takim, jakim wyszliśmy i dlatego taka porażka.